Siema ludziska, to znów Ozdóbka, wasz ulubiony David Ozdoba. Słuchajcie, ostatnio wrzuciłem filmik sobie, jak leżę sobie u siebie w chacie w hamaku i oglądam KSW. I słuchajcie, i chyba nagramy z Jacobem teraz program, jeszcze nie wiem jak go nazwiemy, ale będziemy czytali komentarze i będziemy odpowiadali tym panom. Na przykład leżę sobie w hamaku, jakiś gość się napisał: o, coś tam, nie stać cię na bilet na KSW. Tak, nie stać mnie na bilet na KSW. I może podam konto, to będziecie mi wpłacali pieniądze. Szacun. Nieważne, że miałem 3 bilety na KSW, tylko powiem wam szczerze, bałem się iść. Bałem. Może jestem cykorem, ale tak już na pewno powiedzą, bali się tego, bał się tego, bał się... Nie, bałem się po prostu, bo tam było ponad 60 tysięcy ludzi i się bałem, że jakiemuś pojebowi przyjdzie do głowy, żeby coś wysadzić. No sorry, no w takich czasach żyjemy, że się po prostu obawiam. I następnego typa zobaczyłem, jak mnie ocenia, nie? Na przykład: o chłopie, jak ostatnio walczyłeś z Burnejką, to uciekałeś się. Ja mu napisałem, że super, nie? Że zajebiście, że zgadzam się z jego zdaniem. No i on dalej zaczyna ciągnąć temat. Nie bierze pod uwagę tego, że każda odpowiedź na komentarz, czyli kolejne wyświetlenia, jak gdzieś wrzuci to i napisze: o, Zdoba spierdalał, na niczym się nie zna, głupi pedał, cwel, następne wyświetlenia, więc beka z hejta działa. Bardzo wam dziękuję, bardzo, bardzo, bardzo. Całemu internetowemu hejtowi i będę robił wszystko. Teraz mamy nowe plany, nowe pomysły. O, w ogóle zobaczcie, jaka fajna książka, tak na marginesie. To tak na marginesie. Będziemy kręcili coraz więcej, coraz ten i zapraszam na mój kanał, czyli Dawid Ozdoba, oraz na kanał Oj Tam TV, gdzie będziemy wrzucali różne pranki i takie ten. A dla dziewczyn kanał badboys.pl. Pozdro dla wszystkich hejtów. Jeszcze raz wam dziękuję, że interesujecie się moim życiem. Ja wiem, że no nie każdego życie jest takie popieprzone jak moje, więc szacun dla was, że potraficie wynaleźć filmy, których o nawet ja nie wiem. Gość dzisiaj wynalazł na przykład filmik, jak krzyczę po walce. Dlaczego? Dzięki, ziom. Kurde, nawet nie wiedziałem, że taki filmik jest. Więc beka z hejta działa. Żyjcie moim życiem. Komentujcie, dawajcie paluchy w dół, paluchy w górę. To nic nie zmienia. Nie, zmienia, zmienia, bo nabijacie mi kasy i będę mógł sobie pojechać na kolejne wakacje, na przykład na Zanzibar. Jak tam ktoś napisał, że do Egiptu. Brawo, szacun, ziomuś, za komentarz. Na czasie, kurwa, prawie jak Rutkowski, nie? Odpowiedni czas i miejsce. Dobra, pozdrowienia. A, w ogóle słuchajcie. Całkiem zmiana tematu. Może ktoś coś wie. Może ktoś coś wie, bo wczoraj podszedł do mnie pan i powiedział, że zbiera na paliwo. Ja się go zapytam, czy my się znamy, no bo wiecie, podchodzi ktoś do mnie, mówi, że zbiera na paliwo i ja mu mam pomóc. I powiedział mi coś bardzo smutnego. Powiedział, że ja parę lat temu zabito jego dziecko. Zobaczcie, taki pan. Dlaczego wróciłem do tego pana, bo też chyba ma nazwisko Rutkowski. Zobaczcie to. Wolno wam pokażę. Jeżeli ktoś zna temat... Jeżeli ktoś zna temat, to niech da znaka, bo ja zaraz sobie pojadę do domu i sprawdzę. O, pan Tomasz Rutkowski. I słuchajcie... Powiedział mi tak przykrą sprawę, że muszę chyba to sprawdzić. Jeżeli to ten, to postaram się jakoś pomóc, jeżeli to jest prawdą. Bo ja też na przykład mówiłem o Egipcie, o swoich przeżyciach, każdy miał to gdzieś. Ten człowiek był naprawdę smutny wczoraj. Nie ukrywam, że na początku mu dałem mało na paliwo. Ale coś dałem, bo inni go olewali. A później... Dobra, nieważne. Jak ktoś coś wie, to pozdro. Może właśnie hejt internetowy. Słuchajcie, ciśnijcie na mnie, wyzywajcie mnie na przykład tam, od jakich chcecie, mi to tam zwisa, nie? Ale może hejt internetowy, zamiast poświęcić kilka chwil dla szukania popieprzonych filmików o Ozdobie, to zobaczcie ten temat.
Może przyczyni mi się, że mój hejt coś pomoże. Pozdro, yo. Narka.